Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Skorpio i witam was w 22. drabince Mortal Kombata. Chciałbym wam powiedzieć, że no wczoraj no lekko zawaliłem, bo naprawdę była szansa na pokonanie Shao Kahna, a no niestety taki pech mnie nawiedził, że no zabrakło mu naprawdę chyba 0,5% życia, a już by mógł zginąć. Niestety Goro nie miał szczęścia. No i też padł ofierze Shao Kahna. Dlatego wybieramy kolejną postać. Kintaro. Wow, wow, wow! Dzisiaj Kintaro! Cholera jasna! Drugi czteroręki. Tydzień czterorękich. Pozdrawiam. I jedziemy dzisiaj z Kintaro. Kurde! Ale epicko. Kenshi pierwszy, ale nie no, wczoraj Goro, dzisiaj Kintaro, zarobiście no, po prostu ten użytkownik, który mi dał mody, przyniósł mi szczęście. Zobaczymy jak ja go ogarnę, bo pewnie ten też nie jest taki skoczny. Ty, już mi skopa zasunął. Kurde, muszę ogarnąć te kombosy. Jak dostał z buta. Kurczę. Chwileczkę. Ciężki do ogarnięcia, naprawdę. Wow. Dobrze. Nie masz szans. No chodź. No. Nie. Nie wiem, na co on te skoki robi. Zaraz będę musiał ogarnąć się od Kintaro. Wow. O, proszę, o co mi chodziło. Piękne zakończenie, tylko trochę się pleczesz. Tylko sprawdzę twoje kombosy. I ty pewnie też nie masz fatalita. No właśnie, tak się też mogłem spodziewać. Tak, tak. Tak, dobra, sobie to wszystko ogarnę, dobra. No chodź. Yep. Proszę. Teraz go normalnie zjedziemy. X-ray tego. Kintaro jest jeszcze gorszy niż Goro. Proszę. A też tak samo. 53%, ale no już go zjechałem. O proszę. Yeah. Wynocha mi stąd. Kintaro dzisiaj pokazał klasę i coś czuję, że Kintaro pomści Goro albo nie podzieli jego losu przynajmniej. Może ten będzie miał szansę, bo on wygląda chyba jeszcze lepiej niż Goro. Jeszcze groźniej. Teraz Striker, policjant z wykształcenia, gliniarz. No naprawdę wiele osiągnął. O kurde. To się wydarł. O, jeszcze plama krwi została. Dobre kombo. Nie, to miał być Striker. No na górę! O, dobrze. Jest. Doskonale. Najpierwsza runda twoja. Oczywiście. Ale dostał z buta. Właściwie z pięści, ale z buta też. Jest. Zrobił unik.
ty. No chodź. I teraz po brzuchu. Po głowie. Jeszcze raz po głowie. O kurde. No to tu już zęby gwarantowanie odpadły. Kurde. Nie no, nie poddaje się. Ale i tak mu się nie udało. Po czymś takim to na pewno by już mnie przeżyła, bo straciła przytomność. Kintaro. To jest miazga. A ten Kintaro to naprawdę groźny. Bardziej chyba groźniejszy od Goro. Ten pancerz mi się podoba. Właściwie te co ma na ramienniki, no to to już jeszcze z takimi ćwiekami to jest coś. I kolczyki. To wygląd naprawdę robi kozacki. No gnój. Teraz mi się oberwie i nie będzie tak kozaczył. Wow! To było dobre też, Kintaro. Kurde no. Unik zrobił. No chodź tu. O, teraz zostaniesz X-Rayem. O, proszę. No już po tobie. Nalaj ci wdychasz. Bo tego na pewno nikt nie może przeżyć. Jak dostał. Teraz dasz radę? No już chyba nie. Już miałem mówić, że coś się ścięło. Ale jest dobrze jeszcze. Kurde. Fajnie, że mi już zasunął kopniaki. A jeszcze mu nic nawet nie zrobiłem. O, dobrze. No patrzcie, kiedy chcę zrobić Firebola, to on robi jakieś swoje... Chwileczkę. Aha. Doskonale. Jeb. O ty. Teraz już po tobie, bo już nie masz ze mną szans. Yep. Kurde, ale tak dziwnie się gra postacią o wzroście chyba 3 metrów. Może 2, ponad 2 metrów. I wywijać takie triki. Okej, okay. Yep. I pięknie zdeptany. Jeszcze takie triki umie robić nasz Kintaro. Kintaro. I to akurat jest niezłe. No i komu ty kiwasz, kurde? Sobie? Trochę upaćka na twarz, ale i tak bohatersko z tego wyszedł. Liu Kang, Scarlet, Rain, bo tam widzę po materiale fioletowym, a poznaję już postacie mniej więcej. No chodź tu, Maćku z klanu. A, fajnie, że on dostał first hita. To nie fair. Wow. Kurde. No weź mu zmaluj porządnie twarz. O ty. O.
Złap go, dobrze. Teraz nie wyjdzie z tego. Zabrał mi dużo życia, co prawda. Ale Kintaro mu tak odda, że już z tego po prostu nie mógł wyjść. Ło kurde, ale zrage'ował nasz chłopak. Nie, nie, nie. No co ty robisz? Rób te fireballe. No i Kintaro spieprzył sprawę. Cała skóra mu z nogi zeszła. Ja chcę fireballa, a nie robić co innego. No to teraz w Counter Strike'a gramy, nie? Dobrze, gramy w Counter Strike'a. Nie zbliżaj się nawet do mnie. Tylko spróbuj. Dobra. Tak sprawę stawiasz. Dobrze, to dzisiaj bawimy się w strzelanie. No. Chodzi się uda. No taka runda z dupy, ale musiałem. Dobra. Przynajmniej to wyrównałem. No, haha, zaskoczenie. Jep. Jeszcze raz. Okej. O kurde. Ojeju. Szczerze tak słabo dostał. No nie wierzę. Tutaj zemścić, spieprzyć X-Raya. Kintaro, weź się obudź. Zobacz co ty robisz, bo ty zaraz przegrasz. O, dobrze. Przynajmniej dostał porządnie. Kurde, musiałbym włączyć te kombi. Jak dostał? O, dobre, dobre. I kończymy. Jep. Fajnie. Liu Kang niestety nie dał rady. Myślał, że mnie jeszcze ubije. Ale to nie był jego dzień. Natomiast Kintaro się spisał jak zwykle. Trochę mu piasek na oczy sypnie, ale dla niego to tam nic. Potem na 7 miejscu będzie Jade, bo poznaje znowu po materiale i po cycach. Rzecz jasna, bo to też widzę. Przede wszystkim Scarlet. No chodź. O ty. Bić się umiesz, ale do łóż to już nie pójdziesz z takim dzikim facetem. Jest. Nie wierzę. Kintaro, co ty robisz? Znowu żeś X-Raya zawalił. No rób fireballe. Kurde. Oj ty. Nie rób siary. Weź go skop. Nie. Oj kurde. Nie. Użyłeś teraz. Oj, coś chyba nie potrafi z kobietami wygrywać. Ma z tym wielki problem. Bezpłodny jest pewnie, dlatego takie ma problemy z babami. Coś mi się dziwić w sumie. Kurde, pojedź ją w końcu. O, dobrze dostała. Tam gdzie trzeba. Uuu. Kurde. Oj, koniec. No, jaki spam. Tylko tyle u mnie. No, dobra, X-Ray. No, to już żeś to przegrał, Kintaro. Chyba, że będziesz spamować fireballami. Kurde. Denerwuje mnie już. Powiem tam szczerze. Kurde. Niepohamowana jest naprawdę.
Jaki spam! Nie wierzę. Super. Kintaro, jesteś jednak gorszy od Goro. Myślałem, że jesteś lepszy. Zacząłem mieć w tobie wysokie... Zacząłem mieć o tobie wysokie mniemanie, bo to już mnie denerwuje, że... No jeszcze zbreakowała. No nie, będzie teraz tak spamić tym lataniem. Broń się. Dobrze. No nie wierzę. Oj kurde, no jaki spam! Kurde, no nic nie mogę zrobić, jaka spasiona postać. Jedziesz z tymi fireballami. O, dobrze i tak. No nie. Ta mimo wszystko ruszała do ataku. Chodź. No w końcu! Zginiesz marnie. Dajesz, Kintaro. Pokaż swoje drugie. Ja. Doskonale. Już nie będzie takiej przewagi, nie? Dobrze. Doskonale. I co teraz? Role się zmieniły, nie? Dobra, Kintaro, ogarnij się w końcu i zrób co do ciebie należy. Ej, no rób inne triki. Nie takie jakie ci chcę. Mówię, tylko takie jakie ci każę. Kurde, no, jestem zbyt wolną postacią, to dlatego tak też obrywam. Nie. Wow. Kurde. No, w końcu zrobił to, co trzeba, tylko z opóźnieniem. O, specjalnie to zrobił, ale... No, walcz. O, nie udało ci się. Kurde, no nie, ja mam to znowu przegrać. Chodź, przybliż się tylko. No i spieprz to, dobrze. No każe ci, kurczę, skakać w powietrzu, a ten robi co innego. Jakie to jest posrane. Oj, Kintaro, lepiej żebyś mnie nie rozłościł. Naprawdę, nie razem. Jep. Jep. Doskonale. Dobra. Ach. O, jak dostała. Nie przechwalanie się, tylko skok. O, dobrze. Doskonale. Nie podobają mi się tej triki. No proszę, i widzicie? I tak to jest. Oj. Ha, jasne. Bo mi coś zrobisz. No czemu ona cały czas klęka? Dobrze. Nie będziesz mi tu żadnych trykasów robić. No! Padaj! Już mam cię z głowy. Miazga z ciebie będzie taka, że już po prostu nie wyżyjesz do tej starości. Padaj! Suku! Na razie. Nie. Dobrze. Padłaś. Oj, Kintaro, Kintaro. LOL! Co to był za głos? Takie słyszałem. Nie! Takie słyszałem, takie podwojone głosy.
Nie wiem, jakby to byli jakiś jacyś kosmici i się wydzierali. No teraz Heavy Rain. Nienawidzę typa. Będzie masakrycznie. Dobra, pokaż co potrafisz, Kintaro, nie zawiedź mnie teraz. Doskonale. Nie daj mu, kurde, for. Nie, dobrze. Okej. No i takim właśnie sposobem dostaje ode mnie X-Raya. No i traci już większość życia. No i tak nie będzie miał szans. O, proszę, już nie pozbiera się chłopak. Dobrze. Jakiegoś damage'a bym zaprączył, ale to mi i tak nic nie dało. Dobrze, Kintaro. Dobra robota. Dostaniesz żarcie po wygranej. Kurde. No, na górę! Dobrze. No, o to chodziło. Doskonale. O kurde. Uważać trzeba. No poszczelaj sobie tymi błyskawicami. Wow, potrójna błyskawica. No to już nie jest tego ciekawa sprawa. A jak dostał? Teraz skacz, dobrze. Wow. Aha, dobra. Wow. Jakie kombo mi zasadził. Ej, panie. Tobie się coś w głowie nie porobiło? Przecież to ja mam tu wygrywać. O, doskonale. O, padłeś. O, zrobiłem stage fatala. Nie, na ślepo, naprawdę teraz to zrobiłem na ślepo. Nie widziałem. Dobrze. Doskonale. Chociaż jest jakiś spektakl. Doskonale. No, baju. No, pierwszy fatal z tych modowych postaci dodatkowych. To było na ślepo, naprawdę. Słowo honoru. Nie wiedziałem co robiłem. Dobra, teraz panna Jade. Cyce o średnicy 1500-900 cm, więc naprawdę uroda jej. Wow! Tak samo jej siła nie dorównuje mi. Kurde, muszę uważać. Kurde, no. No firebole! Co ty robisz? Dobrze, firebole! Może zaraz przestanie już tak robić. Nie ma. Teraz to już ma przerąbane. Bo nie wyjdzie z tego cało, to wiadome. Pięknie. I tak powinieneś wykańczyć każdego. Doskonale. I co? Jeszcze walczyć chcę. Pani okrągłe cyca chce jeszcze dostać drugą porcję. Dobra, kurde, a to frajerka miała szczęście. Ej no, co jest, zabierz jej trochę HP. Tak, bo się obronisz. No, ta leży i wypina długo. A ona ma tu walczyć. Pudło. O, uciekać by się już jej chciało. Nie ma. Jeszcze raz. Kurde, bronić się tylko umie. Ja tu przynajmniej walczę. Lol. Co to? Wow. Dobra.
Dobra, jedziesz. Dobrze. Nie. Co ona zrobiła? Co? Jaka cheaterka? Dobrze, X-ray. I co ty robisz? Aaaa! Dobrej chwili. Już nie wyjdzie z tego. Już po tobie. Szkoda, że kobieta tak musi marketować, no trudno. I jak to było? A dobra, niech i tak już będzie. Doskonale, Kintaro. Widzę, że jednak dasz radę. Tylko boję się, jak to będzie z Shao Kahnem. Ale mianowicie, a dlaczego ona trzyma? Jakim prawem trzyma tego shurikena? Czy coś w tej ręce? Bo przecież ona jest nieprzytomna. Jakim wałem? Bo już 12,5 minuty meczu jest. To znaczy, że już pewnie jest 20 minut minęło. Ponad, może już i będzie pół godziny. O kurde. Dobra, lepiej nie zbierz tego. O, dobrze, bo tak. O, Johnny Cage. Miło by mu się tu spotkać, zanim tu zginiesz. O! Ej, daj mi zrobić ruch. Nie ma. Chciałbyś. Nie wygrasz tego, panie. Trudno. Aaaa. Jaka miazga. Nie rób tego. Co? W Shao Kahna się zamienił. O kurde. Jakie to. Nie, to trzeba wyeliminować. Nie dam mu szansy. No. Jakie dziadostwo. Jakim wałem się w Shao Kahna zamienił. To już naprawdę jest pro. Kurde. No nie, ty masz zrobić skok do góry. Co ty robisz? No, Boże. Nie wiem, co to miało być. Debilu. No patrz co. Patrz co z siebie robisz. Dobra. Ospamić tak trochę. Nie. Dobrze. O, teraz się we mnie zamienił. I po tobie. I taki właśnie znalazłem w tobie słaby punkt, panie Shang Tsung, więc niestety muszę siebie wykończyć, bo tak to wygląda. Co? Przeżył jeszcze? Jakim prawem? No i już tego nie przeżyję, doskonale. Już był blisko. Pięstki mu zasunąć. I jeszcze coś takiego. Nasz drogi staruch właśnie dostał. Proszę, i teraz będzie chyba walczył z kim? Zaraz się dowiemy, chyba z Goro. Zaraz zobaczymy. No, będzie walczył z Goro. I to będzie chyba najbardziej epicki pojedynek. Bo to będzie pojedynek pro elo prawdziwych tytanów. Więc życzę powodzenia, ja się zamknę.
pierwsza runda moja, czyli jednak są równi, bo prawie było blisko i bym to zawalił. Ale widzę, że Kintaro już chyba zrozumiał moją aluzję i wie, co ma robić. Więc niech wykończę tego tytana. Pięknie. O kurde, uważaj. No chodź, skop mnie. Daj mi szansę, bo chcę X-Raya. O, dzięki. No i zawaliłem to. Kurde. A! O kurde, dobre. Co jest? No, po nim. No, Kintaro, udało ci się. Pokonałeś jakby swojego brata, Tytano. Kintaro. Jeszcze dziwne, że jest w stanie unieść takiego, kurde, kloca. No i ostatnia, finałowa runda, Shao Kahn. Zobaczymy, czy tym razem Kintaro pociśnie Shao Kahna. Jeżeli się mu uda, no to ewidentnie będzie nowym mistrzem Mortal Kombata. Jaki skupany! Kurde, masz tu. Pocałuj mnie w dupę. Z takimi trikami. Jak mu to mało HP zabiera. Skubany. Dobra, powódka, powódka. Kurde, no. Jak zawalił tego X-Raya. O kurde, uważaj. Nie no, uciekaj, uciekaj. Ej, jaki spamer. Dobrze, uciekaj, uciekaj. Jest, w końcu. Ja się teraz zdaje. No nie, przegram to. Trudno. Kurde no, Kintaro, daj z siebie wszystko, chociaż raz. I naprawdę, postaraj się. Round two. Fight. Zafuna. No to jednak będzie niemożliwe. Dobra. Jest, 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 jest. Ty się z sakiem. No nie wyjdziesz z tego gładko. Teraz co ci muszę skopać to. Nie, nie, nie przechwalaj się, co ty robisz. Nie, już to zawaliłem. Ja jestem tym śmiertelnikiem. Nie wiesz, co mówisz. Kurde, no i patrzcie. Nie, już to zawaliłem. No, dobra.
Gratuluję, kolejny przepadł. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 22 drabinki z Mortal Kombat. Wiem, że to jest wszystko to samo, ale chciałem wam pokazać, jak się mniej więcej też Kintaro gra. Nie wiem, może powinienem już sobie odpuścić te drabinki, bo niektórzy już też mi mówili, że trochę się już przejadły te drabinki, że już tego jest za dużo, że powinien coś, nie wiem, fabułę nagrać. O właśnie! Może chcecie fabułę z Mortal Kombata? Bo jeśli naprawdę, nie wiem, bo chcę jakieś odmiany, bo to się już naprawdę robi ultra mega nudne, same drabinki. Jutro postaram się Team Ladera nagrać, wiecie z kim. I może zrobiłbym stage moda z Mortal Kombata na poziomie chyba średnim, jeżeli bym ogarniał to, jak nie to obniżę, żebyście może sobie obejrzeli w końcu coś innego, coś ciekawszego. Jeżeli chcecie, ja mówię, jeżeli chcecie, bo nie zmuszam do obejrzenia, zrobienia, czy chcecie po prostu, żebym zrobił Team Ladera z Story Moda z Mortal Kombat, to napiszcie mi w komentarzu, a ja będę po prostu już wiedzieć, że może jednak chcecie jakieś małe odmiany, bo wiecznie tylko te Team Ladery, a mnie to też już trochę tak jakby znudziło, więc może jednak przerzucimy się na jakieś Story Modę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Myślę, że to już była ostatnia drabinka. Ja już ogłaszam po prostu, że starczy tych drabinek, bo już trochę tego było jak na te miesiące. Zasubskrybuj, zlajkuj i skomentuj. Myślę, że to nic nie kosztuje, a motywuje. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka z czegokolwiek. Trzymajcie się, na razie.